konsekwencje, które rozgrywały się na jeziorze. No i ten samochód musiał pływać trochę. W związku z tym on był pospawany idealnie, za wszystko był sprawny. I została nam taka scena. Jeżeli Państwo pamiętacie czołówkę, że jedzie pan ten samochodzik z tymi chłopcami, im mijają, wyprzedzają jakaś ktoś tam na rowerze i tak dalej. Ale w pewnym momencie on zjeżdża z drogi, zjeżdża do jeziora po to, żeby przepłynąć jezioro i na tę samą szosę tak wyjechać i potem jest to zdubienie tych dalej, skoro oni się tu wzięli. Zostało nam ta scenka, kiedy oni wjeżdżają w jezioro. No więc przygotowane wszystko, samochód zapakowany, trzy plecaki na tym kole zapasowym, ten namiot składany, chłopcy z tyłu, obok mnie plecaki, no gotowi. Jeszcze ja mówię do tych, pani sprawdźcie, czy ten samochód jest sprawny. Jest sprawny, w porządku. No to jedziemy. Klaps poszedł, no i płynęliśmy, wiem, 30-50 metrów płynęliśmy. I raptem tu za mną, a za mną siedział ten najwyższy, taki najtęższy chłopiec. Mówi, panie Stanisławie, u mnie tu pełno wody. I ja zdążyłem spojrzeć pod swoje nogi i widzę, że woda, no, płazi. I moment, jesteśmy wszyscy pod wodą. Dzisiaj ja wspominam, uśmiecham się i tak dalej. A wtedy przeżyłem grozę. Bo tak, chłopcy utrzymywali się pewnie trochę na wodzie, ale jak długo? Przy tym szok, to jest najważniejsze. Niespodziewane zupełnie, prawda? Ten samochód poszedł. Ten z tyłu złapał mnie tak zawsze i mówi, ja nie umiem pływać. I tak myślę, ci nie umieją pływać, ten tu na mnie, udało mi się go przesunąć, że tu już go trzyma przy sobie, no to mówię, to już koniec. Najpierw te plecaki. Te plecaki, które się utrzymują na wodzie, jeden z nich jest do połowy, przez niechlujstwo rekwizytora całej, dzięki Bogu, nie wypełnił go w całości, więc złapało taki balon, się zrobił powietrze i tych dwóch chłopaków chwyciło się tych. Wrzeszczą straszliwie. Ja z tym tu nie wiem co i za mną i przede mną wyskoczyło oparcie siedzenia. Bo przecież zawsze, kiedy kręciliśmy zdjęcia na jeziorze, była zawiadomiona tak zwane wodne pogotowie. I tak, poza kadrem stała motorówka, cały czas silnik pracował, myśmy zdjęcia robili, gdyby coś zdarzyło się, to oni mi są do tego dnia ostatni dzień, to jest bardzo. I ten ostatni dzień mógłby się tak skończyć. Jest na wyposażeniu ekipy kajak, ale kajak jest na ciężarówce, która stoi 50 metrów od brzegu jeziora. Więc teraz widzę, jak oni gonią do tego potem kajak. Oczywiście chłopcy później wyszli na to wszystko dobrze. I teraz jeszcze najzabawniejsza historia. I w autobusie siedziały trzy panie. Jedna babcia, babcia jednego z chłopców i dwie mamy dwóch pozostałych chłopców. No i one obserwowały to, widziały. I jedna z nich się zorientowała, kiedy to się zaczęło topić. Babcia się nie zorientowała do ostatniej chwili, o co chodzi. I one podniosły dopiero krzyk straszliwy w tym samochodzie, że my się topimy. I tych filmów już trochę w życiu popełniłem, ale to była najbardziej niebezpieczna scena, jaką przeżyłem. Może pan jeszcze będzie pamiętał, ta stacja paliw, gdzie pierwszy raz się spotykacie z profesjonalistą? Nie wiem, gdzie ta stacja była. Prawda, to było wytwórni. To było wytwórni, dekoracja. Czyli w Łodzi do studio, tak? W Łodzi, tak. No korytarze z labiryntami przy tej studni, to też jest wszystko? Część, tak. No, bo tam na przykład w kościele, tam jest właz jakiś, to przy kościele, to było oryginalne, jakieś tam zejścia, ale ten cały labirynt i tak dalej, to były dekoracje. Tak. Znaczy część to chyba był Radzyń Chełmiński, bo tam górne... A nie, to ten, tak, w Radzyniu, te ruiny tam, to wszystko oryginalne. Ale zresztą, też i podziemia grał chyba Radzyń, bo my żeśmy jakby odkryli te niektóre te korytarze, które ci chłopcy biegli. Tak, było, część była wykorzystana jeszcze, chociaż te ruiny były w bardzo opłakanym stanie wtedy, kiedy myśmy to tam kręcili. No dzisiaj to jest już tam ładnie zagospodarowane dla turystów, turyści przyjeżdżają, oglądają i tak, że to ładnie tam wygląda. Wtedy to trochę, no, 40 lat. I dzisiaj sporo osób pyta się o templariusz, o stację, tak? Przewodnicy pokazują, o to są te charakterystyczne miejsca. Tak.
A czy tam były murki jakieś dostawiane, jakieś dekoracje jeszcze w Radzeniu budowane? To znaczy możliwe, że były jakieś coś takie dostawki. Bo tam takie. Są takie jakby świeże zupełnie mury widać. No bardzo możliwe, że tak, bo to a tak się robi czasami. Bo trzeba było coś takiego dostawić, to na płótnie się przyklejało. A chrzcielnica była zrobiona. Proszę? Chrzcielnica była zrobiona w studio, prawda? Ta kordomania. Się ją przesuwało, chrzcielnica, żeby wejść w dół. Tak. Zaraz. Ja sobie przypomnę. Tak, to było w studio, ale góra nie. Góra była w kościele. Ale wielkie. Ja nie pamiętam. Nie ma? Nie ma. Nie, bo kościół to był Okunie. Okonin, tak. Tak. I nie ma tam tej ale tam nie ma takiej chrzcielnicy i nie ma w ogóle takiego, to znaczy jakby część wejścia do kościoła wygląda tak jak w filmie, ale tam nie ma miejsca na tę chrzcielnicę. Nie, bo ona się ten kościół nawet nie posiada po ziemi. Przecież film to jest jedno wielkie oszustwo. Proszę Państwa, ja dla przykładu mówię, kręciliśmy taki odcinek w stawce, gdzie akcja rozgrywa się w to ten Turcji. Mniej znany serial. Tak. Dlatego przypomnę Państwu tam. I też kręcimy, jest tam ten odcinek w Stambule się rozgrywa. Aha, Kaferozy. I idę, tak, Kaferozy. Idę i przechodzę z takiego targowiska, sprzedają dywany, nie dywany i tak dalej. Przechodzę i wchodzę w taką halę, jak gdyby wielką i tak dalej. No to tak, te targowiska były zrobione w Łodzi między jakimiś komórkami, które tam były gdzieś od Kilińskiego ta fajka. No mamy też z annałów pisarza. Tutaj? Ale to boję się, że to... Ja wiem, że to... Ale nawet nie przypuszczałem, że tyle osób Państwa było. 4, 6, 7 osób. No. A mogę zobaczyć? No pewnie. Można dotykać. Tak? Powąchać, dotknąć, w ogóle pogłaskać. Ulubiona Pana rola, a jaka najtrudniejsza? Każda jest trudna, dopóki się z nią nie zaprzyjaźnię, prawda? Nie, no cóż, ja jednak robię rozdział między teatrem i filmem, bo to trzeba sobie podzielić na to, tym bardziej, że jedno i drugie to są trochę różne sprawy, prawda? To nie jest tak. Film ma swoje prawa i teatr też. Ja mam kilka swoich ulubionych ról teatralnych, to jest Bartek, ja mówię o tych dużych prowadzących, Słukowski, Cyrano de Bergerac, tutaj padło też, prawda. Także tych ról mam i w teatrze mam więcej takich ról, które ja oceniam bardzo wysoko i widz ocenił. W kinie, no ja w jakimś sensie jestem w szufladce, prawda? No, wyłamuje się w jakimś sensie, wychodzi ta jedna, jedyna rola, którą uważam za swoją ważną rolę, ale uważam, że to jest jakiś jeden rozdział w moim dorobku, prawda? Że mam tych ról jeszcze X, a że to jest niewątpliwie ważna, ale to nie jest może najważniejsza. Mam, czy w kanale, powiedzmy, taka postać, czy Skąpany w ogniu, prawda, więc mam tych filmowych też, czy małe, epizodyczne, a też się liczące. Także to tak trudno postawić, prawda, że ta jest taka, ta jest dobra, ta jest niedobra, bo dla mnie każda jest dobra, prawda. Przynajmniej starałem się i to chyba każdy z nas, wykonujący ten zawód, stara się, żeby zrobić to, co robi, żeby wykonać jak najlepiej.